Wkroczyłem, działając w stanie wyższej konieczności, bo za wyższą konieczność uważam kładzenie kresu tego typu prowokacjom wobec narodu polskiego, w momencie, kiedy znany notorycznie z antypolskiej, łajdackiej, kontrfaktycznej, ahistorycznej propagandy osobnik zdecydował snuć narrację, w której, jak zwykle w jego twórczości, polscy patrioci zostali obsadzeni w roli czarnych charakterów. I ja temu przysłuchiwać się biernie nie zamierzam. I ja nie będę narażał moich rodaków na konfuzję i zamieszanie, a być może i zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, jakie mogłoby się wiązać z ewentualnymi żywiołowymi reakcjami na tego typu prowokacje. Ja nie będę temu spokojnie się przypatrywał i przysłuchiwał.